Mata edukacyjna firmy Campol to według producenta zabawka dla niemowląt już od pierwszych dni życia. Jest bardzo fajnie wykonana, mięciutka, dość gruba. Można dziecko położyć na niej na brzuszku. Wtedy na pewno zainteresuje się odstającymi elementami głowy lwa, piszczącym noskiem i pozytywką w serduszku oraz przyczepionymi na wstążeczkach pluszowymi zabawkami. Leżąc na plecach, maluch próbuje dosięgać wiszących grzechotek. Dużym plusem jest to, że zabawki są zdejmowane, można więc co jakiś czas powieszać inne, dzięki czemu nie znudzi się ona tak prędko maleństwu. Skoczek tygrysek firmy Disney to ciekawa propozycja dla półrocznego malucha, któremu przebywanie w pozycji pionowej sprawia wiele radości. Według producenta ze skoczka może korzystać już 4-miesięczne niemowlę, jednak moim zdaniem to zdecydowanie za wcześnie. Tygrysek jest przeznaczony do montażu w futrynie drzwi, co jest fajną alternatywą dla osób, które nie mają już gdzie składować dziecięcych zabawek i nie chcą dużego stojącego skoczka. Może z niego korzystać dziecko do 12 kg. Ma regulowaną wysokość, dzięki czemu dostosowuje się do wzrostu użytkownika. Grzechocząca głowa przyciąga uwagę malucha w czasie odpoczynku od szaleńczych podskoków.